Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników, organizatorów, sędziów, gości. Siedem cudów Mazur, półmetek zdaje się, tak, trzecia runda. Więc cóż, pogoda jest, czegoż można życzyć. Wspaniałych wyników sędziom, wspaniałych werdyktów, organizatorom, wspaniałej organizacji. Jesteśmy we wskazanym miejscu, jak sama nazwa wskazuje, cudownym, siedem cudów, jeden z cudów, czyli Giżycko. Cóż, trzecie regaty, siedmiu cudów uważam za otwarte. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękujemy serdecznie, kochani, żeby podnieść rangę tych regat. Poproszę teraz najmłodszych żeglarzy Giżyckiej Grupy Regatowej o podniesienie bandery. Całość, baczność, poszedł do podniesienia bandery wystąp. Spocznij, banderę przygotuj. Całość, baczność, banderę podnieś. Poczet wstąp. Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Była to pierwsza próba tych młodych żeglarzy naszego giżyckiego kwiatu. Jak wspomniał pan burmistrz, trzecie eliminacje uważamy za rozpoczęte. Dzień dobry. Chciałam zapytać, co to oznacza dla Giżycka takie regaty i ta cała kampania Siedem Cudów Mazur? Cała kampania Siedmiu Cudów Mazur ma za zadanie podnieść walory tego pięknego miejsca, jakim są Wielkie Jeziora Mazurskie i nasz cały region. Także jest to integracja żeglarzy, jest to kształtowanie świadomości żeglarskiej. No i przede wszystkim jedna wielka promocja naszych Mazur.